Benedicite, rozdział 50 naszej reguły o braciach, którzy pracują daleko od oratorium albo są w podróży. W tym rozdziale święty Benedykt próbuje wychować swoich mnichów do tego, aby zbyt łatwo nie dyspensowali się od obowiązku modlitwy. Mogą znajdować oni różnego rodzaju wymówki, zmęczenie, odległość, ciężka praca, duża ilość zajęć, ale święty Benedykt kładzie im do głowy, ażeby zbyt łatwo z modlitwy nie rezygnowali, aby modlili się w miejscu pracy. W ten sposób i praca zostaje wykonana, ale co więcej, zostaje uświęcona. Jest to zalecenie jak najbardziej na nasze czasy. Modlić się zawsze, pomimo wszystko, pomimo rozszego zabiegania i w ten sposób uświęcać i nasze miejsca pracy, i nasze środowiska pracy, ale również i samą pracę, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony.